zamierzałem po liceum studiować filologię angielską na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. I co prawda byłem już bardzo bliski tego, aby zacząć tam studia. Jednak wewnętrznie czułem, że moja pasja, czyli taniec, jest czymś ważniejszym, czymś, co chcę robić jednak. Postanowiłem tańczyć. Miałem problem, gdzie udać się do szkoły, dlatego szukałem na różne sposoby. Dowiedziałem się o Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu, dowiedziałem się, że otwarli też kierunek taneczny na WF-ie, aż w końcu moja trenerka, Katarzyna Dąbrowska, która jest absolwentką studium, powiedziała mi o tej szkole. Myślę, że każdy chciałby być doceniany. I to jest chyba ważniejsze niż sława. Żeby czuć wewnętrznie, że jest się docenianym, że ludzie doceniają to, co robi się na co dzień i doceniają to, z czym chcemy się z nimi dzielić. Dla mnie największą sztuką, jaką mogę tworzyć, jest taniec. Wydaje mi się, że to jest jedyna rzecz, w której jestem gdzieś tam dobry i którą mogę się dzielić z innymi. I w taki sposób mogę tworzyć sztukę moją własną. Natomiast każdy człowiek ma swój wybór i to, co on będzie tworzył, zależy wyłącznie od niego i tym jest dla mnie sztuka. A kiedy to będzie kurwa warte 2 miliony? Ty już będziesz żałować, że nie kupiłeś takiego dzieła. Innego artysty Marona. Ty zrobiłeś? Artysty tancerza teatralnego Bartona Dominika. I wam się będzie przykro. I w studium też przekonałem się, że jednak gdzieś tam to we mnie siedzi cały czas, to, że lubię się wygłupiać też na scenie. Niekoniecznie wygłupiać, bo też poważne role lubię wchodzić i jakby sprawia mi to frajdę. I poza tańcem to też jestem otwarty na jakby działania teatralne i cieszę się z tego. Osoby, które to oglądają, niektóre mnie nie znają, a niektóre znają bardzo dobrze. Wszystkich kocham i chcę walczyć ze swoimi słabościami. Chcę być nie tylko dla siebie, ale w przyszłości też dla innych. Chcę robić sztukę i się z nią dzielić. I w tym moim życiu chciałbym być zawsze sobą. Kurwa, powiedz mi tak, w tej szkole się umiera. Nazywam się Kubka. Będę tancerzem.